Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o tym, jak Władysław Jagiełło zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem. Ta bitwa jest często postrzegana przez pryzmat filmu Krzyżacy i książki jako takie szybkie starcie, niemalże blitzkrieg, który miał miejsce między Polską a zakonem. Nic bardziej mylnego. Ogólnie konflikt krzyżacko-polski funkcjonował z przerwami ponad 200 lat. W pierwszej fazie w XIV wieku odbywał się pod dyktando krzyżaków. W XV wieku odbywał się dzięki rozwojowi gospodarczemu, a także dzięki połączeniu sił Polski i Litwy już pod dyktando Polski. Do wybuchu wojny pomiędzy zakonem a Królestwem Polskim doszło oficjalnie na początku sierpnia 1409 roku. Wówczas poselstwo polskie przybyło do wielkiego mistrza, informując go, że jeżeli najedzie Litwę, to Polska uderzy na Prusy. Jungingen podziękował za ostrzeżenie i ogłosił, że wobec tego skieruje uderzenie na głowę, a nie na członki. I następnie w ciągu kilku dni wysłał poselstwo do króla Jagiełły z oficjalnym wypowiedzeniem wojny. Jeszcze zanim to poselstwo dojechało do Krakowa, wojska krzyżackie najechały Królestwo Polskie, zajęły przede wszystkim Dobrzyń nad Wisłą i Bobrowniki, ale generalnie można powiedzieć, że pierwsze miesiące wojny upłynęły pod znakiem zwycięstw krzyżackich. Władysław Jagiełło, zdaje się, w tej fazie wojny nie docenił szybkości mobilizacji wojsk zakonnych. To mimo wszystko był zbrojny zakon mnichów, który po prostu był lepiej przygotowany do toczenia wojny niż Królestwo Polskie. Kolejne tygodnie to było planowanie wojny. Od samego początku Władysław Jagiełło razem ze swoim stryjecznym bratem Witoldem planowali, aby przeciągnąć wojnę do 1410 roku, uważając, że czas gra na korzyść silniejszego w tym wypadku, po prostu, czyli na połączone siły Królestwa Polskiego i Litwy, w tamtym czasie będące związane tak naprawdę unią personalną, czyli Witold uznawał zwierzchnictwo Jagiełły. Równolegle bardzo ważną rolę odgrywały tajne służby, dość tak luźno przedstawione w takiej słynnej beletrystycznej książce, ale też w filmie Przyłbice i kaptury. Chociaż ta nie była bardziej walka na sztylety i na skrytobójców, a bardziej na to, co byśmy dzisiaj powiedzieli, na public relation. Krótko mówiąc, obie strony prześcigały się w oskarżaniu drugiej strony w Europie. No, krzyżacy oskarżali Polskę, króla polskiego o pozorny chrzest, o tolerowanie, wręcz ukrywanie pogaństwa na Litwie. Polska z kolei oskarżała wielkiego mistrza krzyżackiego o fałszywe twierdzenie, iż nie doszło do chrztu Litwinów po to, żeby odrzeć Królestwo Polskie z chwały po prostu przy przyłączeniu tak wielkich obszarów do religii katolickiej, do religii chrześcijańskiej, katolickiej, znaczy w obrządku katolickim.
No tam się wtedy ścierały wpływy obrządku prawosławnego właśnie z obrządkiem rzymskim. Te działania wypadły bardzo dobrze dla Polaków, to znaczy udało się na tyle przedstawić Krzyżaków jako agresorów, że nie udała się akcja werbunkowa zakonowi. Dlatego w przededniu konfliktu na polach Grunwaldu armia krzyżacka według maksymalnych szacunków miała 20, może tutaj optymistycznie 25 tysięcy ludzi, podczas gdy armia połączone siły zebrane przez króla Władysława Jagiełłę i Witolda miały minimum 30 tysięcy, prawdopodobnie mogło być to trochę więcej. Natomiast kluczowym takim wydarzeniem w tej wojnie jest budowa mostu pontonowego na Wiśle. To jest historia, która jest bardzo mało znana, a tak naprawdę pokazuje, jak doszło do tego zwycięstwa. Otóż w ogóle patrząc na wojnę, to trzeba powiedzieć, że poprzednie starcie Krzyżaków z Polakami, takie na dużą skalę za czasów Władysława Łokietka, zakończone takim trochę niesłusznym ogłoszonym zwycięstwem pod Płowcami, to jest wrzesień 1331 roku, dlatego że była to tak naprawdę zwycięstwo z tylnią, starcie polskiego rycerstwa z tylnią strażą wojsk krzyżackich, no ale przeszło do historii właśnie jako takie niemalże taki mały Grunwald. To była taka bardziej taka taktyczna potyczka, ale dobrze rozreklamowana w polskiej historii. Co jest ważne, to był 1331 rok, ale Płowce były na terytorium Polski, na terytorium Królestwa Polskiego. Grunwald był oczywiście na terytorium Prus. I teraz zobaczcie Państwo, potrzeba było Polsce 79 lat, aby przerzucić konflikt na teren wroga. Krzyżacy nie mieli wyboru, oni musieli stanąć pod Grunwaldem, dlatego że błyskawiczna przeprawa przez Wisłę na moście, na łodziach, tak go określił kronikarz Jan Długosz kilkadziesiąt lat po bitwie, czyli tak naprawdę most pontonowy. Była to jedna z bardziej zaawansowanych technik użytych w Europie w tamtym czasie. No nie była to stuprocentowa nowinka, ale przez setki lat mosty pontonowe wykorzystywane były w starożytności, natomiast to były tak naprawdę też technologia znana z Chin, natomiast w Europie no, praktycznie nie używana. I tu można właśnie powiedzieć, że to był ten blitzkrieg Jagieły, czyli błyskawiczne przeniesienie armii na terytorium wroga. Decyzję o budowie mostu pontonowego na Wiśle podjęto pod koniec 1409 roku w formie ściśle tajnej. To było wszystko zrobione, jak to się mówi, pod gardłem, czyli wszyscy zaangażowani w projekt mieli obowiązek zachować tajemnicę. Powstawał on w Kozienicach, blisko Puszczy Radomskiej, to puszcza, która już dzisiaj nie istnieje. Pod koniec czerwca spławiono go pod Czerwińsk. Był on szeroki na około 2,5 metra i długi na 500 metrów.
Prawdopodobnie dzięki temu przewieziono około 30 tysięcy ludzi, 25 tysięcy jazdy, 4 tysiące piechoty, około 30 dział, bo to już były czasy, początek XV wieku, no, w tej filmowej bitwie pod Grunwaldem Państwo tam widzicie działa. Działa, one nie odgrywały w bitwach tak wielkiej roli jak później, natomiast były bardzo przydatne przy oblężeniach. I około 8 tysięcy wozów. Most został użyty jeszcze oczywiście w drodze powrotnej. Przypuszcza się, chociaż nie ma takiej wiedzy, że Jagiełło korzystał z tego mostu jeszcze później. W każdym razie zaskoczenie Krzyżaków było tak duże, bo to, że polska armia, mówiąc tak brzydko, połączona polsko-litewska armia, zameldowała się na terytorium krzyżackim w takim tempie, było po prostu rozstrzygającym też psychologicznie uderzeniem. Krzyżacy zupełnie nie spodziewali się, że będą musieli się bronić na własnym terytorium. Przejęli bitwę. No, jak wyglądała bitwa, to już Państwo wiecie. Najważniejsze z tych rzeczy były działania zakulisowe. Krzyżacy byli poukładani z Zygmuntem Luksemburskim, który w tamtym czasie de facto dopuścił się wrogich aktów wojennych, wkraczając w granice Królestwa Polskiego. Natomiast później, w momencie, kiedy doszła do niego informacja, że jego sojusznicy krzyżacy przegrali bitwę, no to ogłosił, że tak naprawdę śpieszą z gratulacjami dla zwycięskich Polaków. No taka dosyć próba dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Władysław Jagiełło wygrał tą wojnę dzięki lepszemu przygotowaniu informacyjnemu wojny, czyli po pierwsze propagandowo przedstawił Krzyżaków jako agresorów. Dziś, drodzy Państwo, nie ma sensu mówić, że po prostu mówił prawdę. W tamtych czasach było to wszystko bardzo mocno względne. No. Wygrywał wojny nie ten, kto, znaczy takie medialne, w ówczesnych mediach, czyli tak naprawdę na dworach, ten, kto opowiadał prawdę, tylko wygrywał wojny ten, kto opowiadał, tak jak dzisiaj, ciekawsze historie. I ta ciekawsza historia po prostu w wykonaniu Jagiełły okazała się być silniejsza niż opowieść Krzyżaków, którzy na przykład przed wojną mówili właśnie, że Jagiełło jest poganinem, że czci bożków, że ten katolicyzm jest tylko fasadowy, że tak naprawdę tam po prostu kwitnie pogaństwo, z którym zakon musi walczyć. Z kolei Polacy podkreślali zbrodnie dokonywane na cywilach przez Krzyżaków. Tak zresztą było w początkach wojny. Chodziło o 1409 roku. Chodziło o to, żeby odciąć Krzyżaków po pierwsze od pomocy finansowej, po drugie od ochotników płynących z zachodu. I tutaj, drodzy Państwo, tą wojnę też właśnie prowadzoną przy pomocy tajnych służb bezsprzecznie wygrał Jagiełło zarówno przed, jak i po wygraniu bitwy, bo później Krzyżacy starali się przekonać całą Europę, że doszło do wielkiej zbrodni, że ich wojska nie walczyły z wojskami króla polskiego i Litwy, ale z 500 000 pogan, którym po prostu stawili bohatersko opór, to ale pod taką przewagą nie byli w stanie sobie poradzić. W tamtych czasach było takie przekonanie, że wojny wygrywał wtedy, bitwę wygrywał nie tylko silniejszy, ale ten, który miał rację, stąd ten słynne Sądy Boże. To była z kolei wersja polska, że po prostu pycha i kłamstwa
znaczy wielkiego mistrza zakonu Licha von Jüngena, zostały po prostu ukalane na polach Grunwaldu. Najważniejszą rolą jednak właśnie była aprowizacja i jeszcze jedna rzecz, dowodzenie. Ulrich von Jüngingen zginął na polach Grunwaldu, walcząc bezpośrednio z wojskiem, osobiście po prostu w linii razem ze swoimi żołnierzami. Tymczasem Jagiełło wzorem dowódców, królów, władców wschodu dowodził bitwą ze wzgórza. I to jest taki, to była taka nowość, która stała się później, która się stała później standardem. W czasie bitwy słynna jest historia, kiedy jeden z odłączonych od oddziału rycerzy krzyżackich zauważył polskiego króla i rozpoczął, chodziło o Diploda von Kitzkritza, który zaatakował właśnie polskiego króla i wówczas uderzył z niego duchowny, który tam był, ratując mu życie, Zbigniew Oleśnicki, zawdzięczał temu późniejsze awanse, ponieważ król to spłacał swój dług wobec do człowieka, który uratował mu życie, narażając zresztą własne. No, według relacji król dobił atakującego go Dyploda. Co ciekawe, ówcześnie uznali działanie Zbigniewa za zabójstwo, a nie za zabicie rycerza w walce i tak de facto zamknęło jego drogę do bycia rycerzem i pchnęło go w kierunku kariery duchownej. Tutaj też miał problemy, no bo musiał dostawać dyspensę za zabójstwo. Szanowni Państwo, Grunwald, wielkie zwycięstwo wywiadu, bo już wtedy działali szpiedzy, wielkie zwycięstwo public relation, takiej akcji public relation, którą roztoczył Władysław Jagiełło na dworach zachodnich, o tym, że krzyżacy są zbrodniarzami, a Polska i Litwa są niewinnymi ofiarami agresji krzyżackiej. Wiele wskazuje, że wojnę roku 1914, która wybuchła w 1409 roku, sprowokował polski król. Trochę tak jak w XIX wieku Bismarck sprowokował do wypowiedzenia wojny króla francuskiego, cesarza francuskiego Napoleona III, który po prostu poczuł się urażony. I tak trochę było tu w tym wypadku, kiedy polskie poselstwo na początku sierpnia 1409 roku przysłało informację tak naprawdę mówiącą wprost: a siedź cicho i nie marudź do Ulricha von Jüngingena, bo jak ruszysz Litwę, to my ciebie ruszymy. No, ten uznał, że to jest casus belli, powód do wojny. Czym się wojna zakończyła, wiemy. Starcia trwały jeszcze z grubsza prawie ponad wiek. Dopiero skończyło się w 1525 roku. Wcale nie były takie jednostronne, jakby się to wydawało. I wcale Grunwald, on zachwiał, można powiedzieć, potęgą. Nigdy już zakon nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla egzystencji Królestwa Polskiego i Litwy. Natomiast ta walka trwała naprawdę przez dekadę i była zażarta. Mało miejsca się jej poświęca w historii, chociaż tak naprawdę to właśnie kolejne 100 lat Królestwo Polskie i Litwa zajmowały się czyszczeniem, można powiedzieć, ropnia krzyżackiego. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie materiału. Polski most pontonowy, który zaskoczył krzyżaków, most na łodziach. Fantastyczna sprawa. 2,5 metra szerokości, 500 metrów długości.
inżynieria naprawdę na wysokim poziomie w XV wieku, historia bez cenzury, tajne lochy Putina, podziemne miasta Rosji. To jest historia, którą teraz Państwo możecie przeczytać w Historii bez cenzury. Ja też polecam swój felieton, gdzie opowiadam o tym, że bycie rosyjskim carem, rosyjskim władcą to jest fotel z gilotyną. Jest też o polskich królach, gwałcicielach, jest też tekst o tym, że amerykański Sąd Najwyższy w XIX wieku atakował prawa człowieka bardziej niż je chronił. I jest też o tym, że Bogdan Chmielnicki został tym ukraińskim bohaterem kompletnie mimo woli polskie elity, elity Rzeczpospolitej, polsko-litewskie elity Rzeczpospolitej, obojga narodów, ruskie także, bo rodzina Wiśniowieckich i parę jeszcze innych spolonizowanych rodzin się do tego przyczyniły, wypchnęły i zrobiły z Bogdana Chmielnickiego bohatera. Szanowni Państwo, zapraszam, a Państwu mówię, do zobaczenia.